A my w tym budynku bez kosztów klimatyzacji, czyli kosztów zakupu i kosztów eksploatacji tego urządzenia, mamy takie same warunki, a nawet lepsze. Jeden z filmów, który kręciliśmy, to tam było, że 7 zł facet zapłacił za roczną eksploatację budynku, a tu 36 na plusie, czyli z tego z prawidłowej nazwy dom jest plus energetyczny. Ten okres daje potężne oszczędności. Latem z kolei jest zupełnie nieporównywalny komfort. Cześć, witajcie. Dzisiaj jestem kolejny już raz u pana Macieja. Z panem Maciejem Sępińskim nagraliśmy wiele filmów już na temat domów pasywnych. Chcemy wrócić do tematu, ponieważ Unia Europejska narzuci nam wszystkim to, że będziemy musieli budować domy pasywne, ale do tego wrócimy w kolejnym filmie. Dzisiaj chcieliśmy opowiedzieć o tym, jak mieszka się w domu pasywnym w lecie, bo jeśli chodzi o zimę, to ten temat już poruszaliśmy, panie Macieju, prawda? Tak, temat domów pasywnych najczęściej rozpatrywany jest pod kątem dużych oszczędności i energetycznych, i finansowych przez ludzi. Ten okres daje potężne oszczędności. Latem z kolei jest zupełnie nieporównywalny komfort w obiekcie, który jest wykonany z ciężkiego materiału i który jest wykonany również z rekuperacją i z gruntowym wymiennikiem ciepła. Pokażę Państwu, jak to w tej chwili przebiega sytuacja, jeśli chodzi o wnętrze, temperatury, wilgotność wewnątrz budynku i jaki wpływ ma gruntowy wymiennik i rekuperacja na to, żeby w domu poprawić komfort. Bo komfort jest najkorzystniejszy. No każdy, kto ma jako taki rozsądny samochód, to w nim ma klimatyzację. A my w tym budynku bez kosztów klimatyzacji, czyli kosztów zakupu i kosztów eksploatacji tego urządzenia, mamy takie same warunki, a nawet lepsze, ponieważ w klimatyzacji to cały czas obracamy tym samym powietrzem, a tu wymieniamy cały czas powietrze i wymieniamy go w taki sposób, jaki program tak zwany inteligentny w rekuperatorze potrafi nam to temu sprostać. Dla przypomnienia pokażemy, gdzie znajduje się czerpnia gruntowego wymiennika. Przejdziemy, panie Damianie. Przypomnijmy, panie Macieju, że mamy dzisiaj piękny letni dzień. Około 30 stopni będzie dzisiaj? Tak, tak, tak. O, tu za krzesłem. Ja podejdę bliżej, pokażę tą czerpnię. Czyli tutaj za krzesłem jest pobierane powietrze do rekuperacji. Bardzo dobrze, żeby ta czerpnia była po stronie zachodniej. Dzisiaj mamy godzinę 11, czyli za godzinę 20 minut to urządzenie już będzie w cieniu. I o to chodzi, żeby czerpnia dla warunków zimowych była i letnich od strony wschodniej najkorzystniej, ponieważ do godziny 12 jest to w słońcu, po godzinie 12 jest w cieniu i nie musi się tak bardzo schładzać powietrze. Przypomnijmy samą budowę gruntowego wymiennika ciepła. To jest takie urządzenie, które znajduje się pod Ja pokażę na zdjęciu za chwilę, jak przejdziemy. Czyli teraz przejdziemy już do pomieszczenia technicznego. Panie Macieju, ja tylko wspomnę jeszcze, że my zaczynamy taki nowy projekt wspólnie, w którym będziemy pokazywać
budowę domu pasywnego od podstaw praktycznie. Tak, 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 tak. I będziemy to pokazywać na żywym organizmie, ponieważ będziemy taki dom realizować. O, to dla przypomnienia jest gruntowy wymiennik. Czyli tak, tutaj mamy czerpnię, tą, którą pokazywaliśmy, tak? Tak, tak. Dobrze mówię? Tak, tak, tak. A tu mamy wejście już i to jest ta rura, która tutaj przy rekuperatorze się znajduje. I to jest ta rura? Tak. O, to jest ta rura i rura tutaj przy zaworze, która już prowadzi nam do rekuperatora. I tu jest czerpnia na zewnątrz. Czerpnia domu? Na zewnątrz, tą, którą oglądaliśmy, byliśmy, to krzesło stało, a to jest ta rura, która wchodzi. I na dworze mieliśmy, tu niech pan strzeli, czyli tak, na stronie północnej jest temperatura 20 stopni. 20 stopni, a od strony słonecznej, południowej. Nie wiem, czy to będzie widać. W każdym razie tam jest 29,3 stopnia. Jeżeli w tej chwili czerpnia jest nasłoneczniona, czyli powietrze, które jest wokół czerpni, ma 29 stopni i jeżeli przejdzie przez gruntowy wymiennik, schładza się o 9 stopni. Nie. Nie o 9. Ma 15,8. Mhm. I to 15,8 wchodzi do rekuperatora. Rurami doprowadzone jest do anemostatów. Czyli panie Macieju, żebyśmy to dobrze zrozumieli, gruntowy wymiennik ciepła, który tutaj pokazujemy. Tak. Ta lampa trochę nam przeszkadza. Schładza nam powietrze, które tak. wpada do domu tak. o 15 stopni w dniu dzisiejszym. To znaczy w miejscu wyjścia. Teraz tam u góry, niech pan strzeli, tam 19,2 jest pokazana temperatura. To jest tak, z gruntowego 15,8, czyli na okrągło 16 stopni wchodzi i jeszcze przez niedoskonałość do 19 stopni się podwyższa ta temperatura i taką temperaturą dmuchamy na pokoje. Czy to tak jest? Zaraz tu sprawdzimy. O, i zobaczcie państwo, czyli 19,2, tak, pokazuje 19,2 i taką temperaturą dmucha, a powietrze, to które wchodzi do budynku, ma 28 stopni. To jeszcze jest pewna niedokładność. Zrobię jeszcze jeden pomiar. O, i zobaczcie państwo, praktycznie do pokoi wchodzi 17,6 stopnia. Przy to temperaturze zewnętrznej prawie 30 stopni. Prawie 30 stopni. I zobaczcie państwo, tutaj na pomiarze mamy jeszcze temperaturę 15,9. To jest temperatura punktu Rosy. Gdyby ten pomiar, który teraz pokazuje 17,6, był 15,9, to znaczy, że krople... Oj, przepraszam, źle nacisnąłem. No tutaj mamy około 16. No, 16. No, czyli przy 16 stopniach by nastąpił punkt Rosy. Czyli tu nigdzie nie występuje nam punkt Rosy, nie ma nic... Punkt Rosy, czyli... Czyli wykraplanie się wody z powietrza i powstawanie jakichś gnilnych elementów. Czyli gdyby ta temperatura była niższa... Była niższa i była około 16, to już by było niebezpieczne. Czyli my niebezpieczne z tego względu, niebezpieczne, że jest wilgoć i jakby była wilgoć, to wtedy no, tworzą się jakieś tam systemy gnilne. Mhm. I zobaczmy i teraz w pomieszczeniu... O, w pomieszczeniu mamy
24 stopnie i 58% wilgotności. Czy to nie jest za duża wilgotność powietrza, panie Macieju? Gdyby chciał pan, żeby była niższa, no to o jeden stopień otworzyć żaluzję, o jeden stopień zwiększamy temperaturę i tak dalej. Między 30 a 60 to jest to, co najbardziej dla ludzkiego organizmu jest potrzebne. Mhm. Jeszcze zwróćmy uwagę tu na pomiar wilgotności. No właśnie, bo też mamy takie zarzuty, że rekuperacja wysusza powietrze, a tutaj mamy prawie 60% wilgoci, panie Macieju. No, zobaczcie państwo, no, czyli my wprowadzamy 15,8 stopnia i 85% wilgotnego powietrza. I to wilgotne powietrze, jeżeli to powietrze, które jest w mieszkaniu, ma 20 parę stopni temperatury, to wtedy nie 85, a 60 ma wilgotności. Rekuperacja wysusza, ale to wysuszanie to ono występuje w okresie zimowym. W okresie letnim wręcz odwrotnie. Jeżeli, tak jak na przyrządzie państwu pokazałem, że jeżeli ta temperatura nie jest 17 czy 18 stopni, a byłaby 16, to wtedy już następowałoby skropliny i to by było niebezpieczne i niezdrowe dla instalacji, którą należałoby wtedy no, co jakiś czas czyścić, a tutaj nie występuje to zjawisko i przez 8 lat ja akurat w rekuperatorach nie miałem ani kropli wody. Tutaj mamy, przypomnijmy, rekuperator marki Recunet z krocicami u góry. I tak. On ma takie fikuśne tutaj oklejenie z tego względu, że pan jako pierwszy testował właśnie ten model. On jest testowany, tak. I on ma wymiennik entalpiczny, który praktycznie tu w tym wypadku niewiele pomaga, ponieważ nie odzyskuje, nie ma tu wilgoci, którą by należało odzyskać. Czyli w pana przypadku zwykły wymiennik nieentalpiczny też by był tak samo skuteczny jak ten. Natomiast w tradycyjnych domach korzystniej jest założyć entalpiczny, ponieważ odzyskuje się jeszcze energię, która jest zawarta w skroplinach. Gdyby to był budynek z lekkich materiałów, to mielibyśmy duże różnice noc a dzień w temperaturach, ponieważ jakbyśmy otworzyli troszeczkę okno nawet, chociaż nie robi się tego, ale jeżeli jest nawet lato, tak jak w tej chwili, to różnice temperatur są takie, że w dzień jest plus 30 stopni, a w nocy jest plus 15, 16. W tej chwili takie temperatury są. Czyli jeżeli byśmy uchylili okno przy 16, jeżeli by to była noc, to wtedy przyjemnie schłodziłoby. Jeżeli to jest budynek z ciężkich materiałów, to temperatura powietrza bardzo szybko zmieni się, ponieważ ściany pochłoną tą niższą temperaturę i zostawią tą energię o niższej temperaturze w budynku. Także w budynkach, które są z lekkich materiałów, no to wtedy potrzebne są klimatyzatory i ich praca w określonych warunkach. No i solidny koszt, bo pamiętamy, że koszt klimatyzatora jest może być o wiele bardziej kosztowny, eksploatacyjny, aniżeli ogrzewanie. A tutaj no, samo się kręci, budynek jest wychłodzony, jest przyjemnie, nie ma żadnego problemu i jednocześnie cały czas możemy sobie wymieniać powietrze. I teraz zwróćmy uwagę, że ta wymiana powietrza dzisiaj, no to proszę zwrócić uwagę, to jest zużycie 32 watów energii, 32 watogodziny na godzinę zapotrzebowanie. To wyjdzie około 800 watów na dobę, koszt takiej wentylacji, takiego komfortu. Czyli ile, złotówkę?
No, tak mniej więcej. Coś takiego. 30 zł miesięcznie? Ale mamy przy tym komfort. Ale jeżeli mamy instalację fotowoltaiczną, no to nie kosztuje nas to nic. Dla tego budynku, przypomnę, jest instalacja o mocy 4,08 kW-peak. Tak jak tradycyjnie ludzie montują 10 kW-peak, no to tu jest 2,5 razy mniej. I to wystarcza. Przepraszam, na chwileczkę pokażę jedną rzecz. Instalacja 4,8 była zamontowana w 2020 roku w kwietniu i każdego kwietnia mija mi kolejny rok. Minął kolejny rok, ja w tym budynku żyłem, mieszkałem, korzystałem z wszystkiego oprócz domu. Mam jeszcze studnię głębinową z pompą głębinową, plus ładuję akumulatory do swojej hulajnogi. I zobaczcie Państwo, że po kolejnym roku ta instalacja 4,08 PIK dała mi oszczędność jeszcze 36 kW. Jeden z filmów, który kręciliśmy, to tam było, że 7 zł facet zapłacił za roczną eksploatację budynku. A tu 36 na plusie, czyli z tego z prawidłowej nazwy dom jest plus energetyczny, bo na plusie jest 36. Ale teraz jak będę realizował dla wnuka budynek, no to tam będzie 10 kW-peak, bo przypuszczam, że oni będą i tak wcześniej czy później korzystać z samochodów elektrycznych i będzie to w taki sposób realizowane. Dzisiaj w tym krótkim filmiku pokazaliśmy, że w domu pasywnym można żyć komfortowo w lecie. Tak. Bez kosztów. Dokładnie. O czym już wspominaliśmy oczywiście w poprzednich filmach, pan Maciej wspomniał o tym. Natomiast my ruszamy na działkę. Tak. Żeby pokazać wam, jak wygląda... Jak została wybrana działka, dlaczego została wybrana taka, a nie inna, jak na to spojrzeć. Dokładnie, pokażemy wam... A potem jak to realizować. Na początku pokażemy wam usytuowanie domu względem stron świata, jaką wybrać działkę, jak go ustawić, poprzestawiać tak, żeby to było korzystne ze względu na energię słoneczną, która również jest w takim domu wykorzystywana, o czym również wspominaliśmy. I w kolejnych filmach pokażemy wam etapy realizacji domu pasywnego. Może byśmy jeszcze pokazali, jak budynek jest względem stron świata, ten ustawiony na przyrządzie? No pewnie. To dobra, to tylko wezmę przyrząd i pójdziemy. A gdzie ja go położyłem? Do zobaczenia.